Thank you.
ludu mazurskiego jest jedynie językowa. Narodowo chłop mazurski uświadomiony nie jest. I nic w tym dziwnego. Zostawiony wieki całe sam sobie, polskość znając jedynie z jej reprezentantów, których ma sposobność oglądać, to jest biednego robotnika sezonowego czy przekupnia żydowskiego spod Mławy i Grajewa, tę polskość traktuje jako coś niższego. Niemieckość zaś jako synonim kultury i dobrobytu. My, Niemcy, jesteśmy pewni swoich mazurów, a on do nas urazy nie chowa. Gdyż o ile jest naszym stronnikiem, od sądów prześladowań nie dozna, a jedynie przywileje. Nasz naród niemiecki zupełnie pełny swoich mazurów nie widzi potrzeby szykanowania. Przeciwnie. Zostawia ich w spokoju razem z językiem i zwyczajami. Takoż katolickim obyczajem polskiej juczni. Patrząc nań, jak na niewinne zabawki w rękach pewnej części najwierniejszych poddanych Królestwa Pruskiego. Niech dla nas i dla przyszłych pokoleń święta będzie pamięć naszych braci poległych w wielkiej wojnie za ojczyznę. Cichy. Amen. Czop. Anton. Diobeł. Kazimir. Gąszorek. Zygmunt. Gorący. Józef. Ruska. Emil. Chupka. Johan. Jojko. Albert. Kokoska. Bułet. Konopacki. Fritz. Kopka. Wincent. Latek. Albert. Locha. Kurt. Bezina. Adolf. Placek. Roch. Placek. Gotli. Risz. Fan. Rogala. Helmut. Rokicki. Józef. Siemrowski. Leo. Szlec. Anton. Skotek. Wilhelm. Skowronek. Otto. Wrobel. Kurt. Copek. Emil. Jeremy. Hugo. Otwórzcie się bramy, stolicy wysokiej, usądźcie na stronę, bo wieczne obłoki, rozpuśćcie wy gwiazdy, swe jasne promienie, rozpędźcie ciemności, oświećcie tę ziemię. Usądźcie na stronę żałości i troski. Dziś salę gotujem, bo idzie gość boski. Już przyszła godzinka, przyniosła nam dobry. Gotujcie, gotujcie w swym sercu gospody. Już idzie z niebiesiek na ziemię w cichości. Ten, co ma serce kamienne, to dziś.
dzisiaj czuć musi, jak idzie sam Pan Bóg z ratunkiem do duszy. Bo my z rozkwitu zrodzeni i jadu się wyrzekamy. Niech słońce spali, a wiatr przewieje obłok czarny. Z Henkiem Gonszorkiem to my chodzili do jednej szkoły, no i mieszkali w jednej wsi. Bo my z rozkwitu zrodzeni i jadu się wyrzekamy. Na starego Gonszorka u policmajstra Kopki sam składałem zaświadczenie, że z Żydkami interesy trzyma. To i nic dziwnego, że synalek, ten Henek, taki rejbach zrobił na juczni. Bo my z rozkwitu zrodzeni i jadu się wyrzekamy. Mówią, że to kukła była, a nie Henek, i że śpiewał syn pastora. Ja tam nie widziałam dziecka. I jeszcze gmitną do tego? Pomowy z rozkwitu zrodzeni i ja tu się wyrzekamy. Przecież wszyscy wiedzą, jak było. Cygany go porwali. Rok w rok do wsi przychodzili. Pomowy z rozkwitu zrodzeni i ja tu się wyrzekamy. Henek był pojętny, nie opuszczał szkoły. Urwis, ale miał w sobie coś innego. Pomysł rozkwitu zrodzeni, ja tu się wyrzekam. Jakby z góry schodził, istny anioł z nieba stąpił. Henek tak na nas się patrzył, taki w oczach zmieniony. Pomysł rozkwitu zrodzeni, ja tu się wyrzekam. Ja myślę, że to on coś przy tym śnurze zmajstrował, co na nim był podwieszony. Słyszałam, jak mówił, zobaczycie, jak pofrunę i oknem wlecę. Pomysł rozkwitu zrodzeni, i ja tu się wyrzekamy. Siedzieliśmy z Henkiem na naszej wyspie. Pływaliśmy tam ludka jego ojca. Schowaliśmy tam swoje skarby. Nazwaliśmy ją Wyspa Kanibali, bo czytaliśmy się wtedy w przypadkach Robinsona Crusoe. A na tej wyspie to zmienialiśmy się na niby w Robinsona i Piętaszka. Henek wcale nie chciał być Robinson. On wybrał Piętaszek. Bo my z rozkwitu zrodzeni i ja tu się wyrzekamy. Że się coś zdarzy, to ja już dawno wiedziałam. Henek spadł i zniknął. No. Bo my z rozkwitu zrodzeni i ja tu się wyrzekamy. Niech słońce spali, a wiatr przewieje obłok czarny. Ustąpcie na stronę. Bezina. Bo chodzi o to, że przeciw nakazowi muszę to będzie. Jeszcze Bismarck przepis dał, żeby na jucznie żywych jajów nie spuszczać. A to się szkolnik uparł, że żywy ma wisieć, jak dawniej. Machina na anielską figurę od roku gotowa. Winkel tryby odlał, dźwignię wójku, no. A szkolnik chce jeszcze wymyślić tego chrenka od Gonszorku za jajowa wisi. Ósemka dziecku, bo dwójka pomarła. Stary do Heimatverein zapisać się nie chce. Muzeum Mazurów z chałupy robi, że ta ziemia lepiej zna, kto jej gospodarz. Mówi. Haj Hitler mu nie w smak. O, pastor go nawet przypomniał teraz, że szczęść Boże to tylko na kościelną niedzielę. A haj Hitler na co dzień. To wiesz co mu na to? Że moda na Führera przyszła, zaraz pójdzie. A Pan Bóg z mody nie sądzi. Oj, do Hitra się stary, do Hitra. Podaj mody, zabiję. Ty, a jak spadnie? Spadnie, nie spadnie, gadanie. Do tej pory żywy janioł i wisiał. I z sufitu śpiewał. I nikomu to nie przeszkadzało.
Ja ci powiem, ja tam żony nie jestem. Ale daj mi się, że jak tam nie idzie, że jak tam nie, to już nic tutaj. Co tam? No przeżyj te lidanie. A mówią, że jak jano na jucznie się urywa, to potem ziarno na kłosze, to żniw się nie utrzymie. Tak było ze 3 roki temu, jak wtedy ten alebercik spadł przecież, bo się lina zerwała. 3 roki temu to się groch nie trzymał, ale to temu, że Polaki chmury zatruli te Świrko i Figura, czy jak mi tam było. Zresztą alebercik spadł może z meter na ziemię, no na pewno nie więcej i tylko lekko na jedno biedro krzy wychodzi. Nic mu nie będzie, wszystko będzie w porządku. Przyjemy. Co? Szkólnik idzie. Dzień dobry, dzień dobry. No ten tak, Heryś. Jak robota? Jak to mówią? Kratowski sznur gruby, a życia nie otrzyma. Otrzyma, panie Pezina. Henek Chuchro, prawdziwy cherubinek. Piesza. Rozmawiałem z rodzicami Henka, zgodę dali, no to i dobrze dla nas. Nas jak nas różnie gadają, a zakaz od samego Kajzera Bismarka jest. Zakaz Bismarka? Dali mu w stercie różnych papierów do podpisania jakiś zakaz i kancler podpisał. Zresztą miał wtedy na głowie Kulturkampf, to i Mazurów z ich jutrznią miał dość. Wszystko przez jakiegoś tam niby uczonego, Rosenhaina. Co to go szkoły nie znały, za to sądy dobrze. Doniósł, że na Mazurach żywe anioły wieszają, a potem zbierają je z kościelnej podłogi. A komu jak nie nam wiedzieć, czego tutaj Bogu trzeba? Ludziom prawdziwa jutrznia się należy. A czasy niepewne. Mazury się zmieniają. Bieda dokucza, to i rozumu naucza. Dlatego się zmieniają na lepsze. Na lepsze? A co komu po cudzym bogactwie, po pruskich buksach, niemieckich cholewach czy polskiej koszuli? Bieda biedą, ale nasz. Nasz miód tak samo słodki. Nie tak słodki, Henryś. Niektóre fałszywe, a mówią, że prawdziwy. Z Ostrojska. Ale chłopaki, swoje matrzy... A, Pezina, nie gadaj tyle. Do szkoły chodziłeś? To wiesz, że szkolnika słuchać trza. No chodziłem, a jakże? Ze 3 roki. I to bez wykopu. Nauczał wtedy taki parobek. Ale czytać, o... To mnie taka jedna Greta nauczyła. Gretchen mein Lieb. Taki mi napis dała i mówi, czytaj mi to, Adolfie, za... No to ci, Adolfie! Nauki do mieszania aniołów jak raz wystarczy, a imię masz odpowiednie. Zresztą, wola woska i skrzypce. Ciągnij Pezina i nie gadaj. Złe i fałszywe bywają i do nieba furać próbują.
Poznasz ich po tym, że czarno się noszą i takie oczy niespokojne mają. A choć krzyże na rękawie, to do złego ciągu. Chcę tobie powiedzieć... Nie to, że oni podobni do naszych. Nasze, nie nasze. Coś ci ojciec powie, chłopaku. Ja wiem, do czego te hajmatrzutce cię namawiają. Polaki i Mazurzy im przeszkadzają. Chcieliby zrobić swój porządek i tak innych namawiają. Nie słuchaj, synu. Nie słuchaj. Po co ja ci to mówię? Boś już nie podrosta. A ty, a nasz anioł uczniowy, zbawienie i serce odmycie nam obiecujesz, to i fałszywy być nie możesz. A jucznia dla Mazurów tym samym, co krople rosy dla kwiatka. Słowa polskie, macierzyńskie, ducha i serca nam podnoszą. Henek, popatrz z góry na ten nasz piękny kraj, jak prawdziwy Janio. Nie bój się, pamiętaj, tu wyrosłeś, tu twoja ziemia, to twoje Mazury. Nie bój się, Henek, czemu nie, synu, Henek! Herod, proszę. Uczony. Wyk!
kapłani nauczeni w piśmie? Czy wy tych ludzi znacie? I czy wiecie, czego oni szukają w naszym mieście? I rozgłaszają takie powieście? Strach mnie wielki obziął, co to za nowzina, że kto inny ma rządzić tą naszą krainą? Badajcie mi tu prędko, co się tu dziać będzie, żeby ich mowy nie rozgłaszać wszędzie. Co by nam tu przecie się to działo, żeby Jeruzalem króla nowego miało? 70 miesiąców księdze zamierzono i to ludziom oznajmiono, że się przybliży przestępstwa ustanie i wielkich grzechów zapieczętowanie. Może to i te czasy przybyły, a proroctwa się wypełniły. Może to i przyjdzie nowe panowanie. Zły króle, nie czekaj końca swego, bo ty zginiesz marnie za czynienie złego. Serce jest pełne radości, bo anieli z wysokości piękne pieśni dziś śpiewają. Idzie król z pałacu swego, aby zbawił nas od złego. Pójdźcie tedy, wielcy mali, pójdźcie, mówi ludzie do mnie, pozbędziecie trwogi równie. Ja wam raj w niebie gotuję, wy co macie krzyż na świecie, wam on uwolnienie niesie. Bierzcie go do serca swego. Na więcierze. A
A on po cichu tak podpłynął i dawaj tę tratwę zargać tak, żeby do wody pospadały. Koleżanka pływać umiała, to się tratwy złapała, ale ja nie. No i poszłam do dna. A on, jak to zobaczy, dał mu rado wody, mnie nad wodę wyciągnął i do brzega. A ja nic mi nie było, ale mu dawała, że nie oddycham. Jak się wystraszył. Takie szpilce, myślę, to się teraz zbój. Ale on już mi tak pięknie zaczął opowiadać, żebym ja się nie martwiła i nie umierała, bo taki świat ładny i te nasze mazury i lasy, ptaki, kwiaty, a, i że lody Łefrema mi kupi, a, i że rybów dużo pięcierzą. Ale ja już czuję, że muszę dech puścić, co go trzymam, bo się zaraz uduszę prawdziwie. To odetchłam, oczy otwarłam i mówię, jak dużo rybów wycierzu, to ja wracam do żywota, ale jak nie, to ja dalej umieram. Ale on już mnie tak wtedy miział i mi mówi, ty już nie umieraj, ja ci cały wieńczysz rybów nałowię. Ha? I faktycznie, to się co rado on mi cały koszt tych rybów do domu przyniósł. No, a potem prawdę powiedziałam. To się śmiali z tego przez całe lato. Ja myślę, że to on coś przy tym śnurze zmajstrował, co na nim był podwieszony. Jakiś taki nieswój był w ostatku. Pewnie się bojał. Ojcu Henka Gąszorkowi to brata zabili za plebiscyt w 20 roku. Oni mocno za Polakami byli. Obok nich mieszkał taki Bauer Sztrecki. To on chodził pod kołpę Gąszorków i krzyczał Verfluchte Polakę! I strzelał im w dach i w okna. To końcem ten brat Gąszorka, Norbert, poszedł na skargę do wójta. Jak wracał od wójta, to spotkał Sztręca, a ten krzyknął tylko Jest knaleźć den Polakę nider! Czego zabije knale? No i strzelił. Kula tak spiłowana, to na drugą stronę ze 2 funty mięsa wyniosła. Została się żona z trójką dzieci. Sztręca wypuścili po 1,5 roku, bo on był z NSDAP i się za nim wstawili, że to niby o córkę szło. Czy coś takiego. Ludzie gadają, że na Gąszorkach kara może za zdradę. Ryśtiś, coś w tym być musi, bo niektóre to nawet na drugą stronę drogi od nich przechodzą. Tam nic do nich nie ma, ale może to i dobrze, jakby się wynieśli do tej swojej Polski. Ładny ten synek Henek i pięknie zaśpiewał, że aż się widno na górze zrobiło. Jakby z chmury schodził, istny anioł z nieba zstąpił. Co niektóre poklękali, nawet pastor, a Henek tak na nas się patrzył, taki w oczach zmieniony i jak doszedł do patrzajcie na znaki pilnie, to żem sobie przypomniała, co było, jakby dziś. Najprzód spalił się młyn Bukielki, potem karczma Żydka Alejmana Efrema, a on sam przepadł. Sztranc zastrzelił brata Gąszorka za namawianie ludzi na Polskę, a to uczyciel Lec, jedną głupią dziewkę w polskiej szkole nauczał, to go znaleźli otrutego. To było zaraz po tej zabawie Polaków. Wtedy, co te z SA namawiały, żeby krzyczeć pod oknami sali Raus nach Warschau. A kto nie krzyczał, to mu zaraz na drzwiach deskę przybijali. Ich bin ein polnischer Schwein. Prawie wszyscy przyszli. Wszyscy widzieli, jak płonął dom
z Janką w środku. Henek, jak śpiewał, to się urwał. A ja pomyślałam, że coś idzie na nas. Bośmy to chyba przeklęte. Amur wszechpanący, królując od wieka, raczył nas swój święty kształt stworzyć człowieka. Na wszystko stworzenie bardzo wspaniałego, aby znał i chwalił Pana Boga swego. Przeto miły Ojcze, my ludzieńki Twoje znosimy do Ciebie dzisiaj głosy swoje. Racza nie rozmnożyć słowo Twoje święte, a z nas wykorzenić stracerstwo przeklęte. Z ducha zdiga z gasztolem gib si wida hen, gib si wida hen, so zbidzisz nie jege holen i ten wszystkie hen. So zbidzisz nie jege holen i ten wszystkie hen. Nazwisko, chłopcze. Gąsiorek Henryk. Gęcin Koper po polsku. Ktoś ci o coś pytał nazwisko? A herr inspektor, a bo mnie coś tak tutaj w pięcie uwiera, a że ja zupełnie zapomniałem imienia i nazwiska. Helmut Rogala. Powiedz mi, Rogala, jak już tobie przyjdzie zdawać egzamin, w co bardzo wątpię, to co zrobisz, żeby go zdać? A to mój ojciec już wędzi szynkę na egzamin i wręczy ją panu szkolnikowi Ryszowi w odpowiednim czasie. A co? I jeszcze dodam miodu dla herr inspektora. Gąsiorek, powiedz nam o tym pięknym Bożym świecie. Wyjaśnij dla przykładu, skąd biorą się chmury, dokąd pędzą, jaki mają cel, z czego się składają, jak wyglądają, z czego są zbudowane. Pomyśl, nie śpiesząc się, i odpowiedz. No i? Herr inspektor! Rogala nasikał Henkowi do bańki nowego! Wyzywa Rogalę od Hitler syna! Dobrze znam Gąsiorkową, a swego Henka to nie ze swoim starym miała. Wiadomo, że z Francem, niech Kopkowa powie. Ona u Efrema pracowała, a Franc tam pit stawiał. Dobrze go postawi. Ten to umie w piecu rozpalać. No!
ten Helek to głupkowaty jakiś taki. No. Nie ma się co równać do mojego synka. No. Jak nauczyciel kazał swój dom pomalować, to mój Hansik tak go odmalował jak nasz prawdziwy. No. Czerwona cegła, no. Bocian na kominie, no. Słońce, kwiaty, no. A na płocie flaga naszego rajku. Jo. No, jo. A Henek? No. Przyniósł brudny papier, pomazany błotem. Jo. I mówi, że ten jego dom. No. To błoto. No. No. Nie głupek, kopkowa. No, no, jo, no, no, jo. A była kopkowa na tej jutrzni? No. Bo mówią, że to kukła była, a nie Helek, i że śpiewał syn pastora. Ja tam nie widziałam, żeby spadł. I jeszcze zniknął do tego? No. Mój Hansik nigdy by nie zniknął. No. No. Ordnung, Kopkowa, Ordnung! No! No ja nam na Ordnung muss sein! W całym roku były tylko dwa zdarzenia, na których zbierali się prawie wszyscy. Heimatfest i jutrznia na Boże Narodzenie. Siedzieliśmy na łące przy jeziorze. Zbierało się na burze. Kobiety zdjęły lniane serwety z koszy na jedzenie. Obok rodzina Gonszorków. Ojciec rybak, matka, 8 dzieci. Wiedziałem, że coraz trudniej jest im tutaj żyć. Mimo to gawędzili z sąsiadami po mazursku, po niemiecku. Henek, starszy z rodzeństwa, wygłupiał się z braćmi. Chlapali się z końmi w jeziorze. Henek był pojętny, nie opuszczał szkoły. Urwis, ale miał w sobie coś innego. Więcej czuł i widział. Nie był zbytnio lubiany przez kolegów. Nie starał się też o to. Wiem, że w tajemnicy wypływał łódką na jedną z tutejszych samotnych wysp. Jutrznia. Wiedziałem, że musimy zrobić ją całą wsią, tak jak dawniej. Czy mogło być wtedy coś ważniejszego tutaj? Tak. Teraz wiem. Świat Henka. Świat przegranych. Jutrzniowy anioł i tak dawno zdechł pod płotem, a ja nie chciałem tego widzieć. Thank you.
Pintaszek mówić mazorska gotka. Wej! Po co zaś ta jucnia? I świerz tajemnic. Myślałam, że dla was. Pintaszek nie lubi kanibali. A Robinsona? Zależy? Od czego? Od tego, czy ciebie sprzeda? Czy Robinson sprzeda Pintaszka, kiedy już opuszczą wyspę? O nie, nie idzie się stąd, nie wybiera. To moja wyspa, ma Inzel del Kanibale. Jedyna, jaką ma. Ty też. Henek, wyjeżdżacie. No co ty, Henek? Wiem, że jestem Robinsonem, a ty dzikusem. Tak, na dzikusów polowali. Henek, zjesz mnie? Obiecałeś. Ja ciebie? Co z tego, że jestem Niemka? My nie polujemy na dzikusów. Pomyślałam, Pintaszku, że zjemy się nawzajem. Trudno, słowo świątnica. Wenowego. A już myślałam, że nie będę musiała oglądać twoich krzywych zębisk od środka. Czaszko z jeziora. Żywica z wiśni? Delikatesy. Ja też coś mam. Dlaczego? Nie wziem, nie pytam, bo po co mi to? Mówią co chcą, a potem się sprawa polityczna z tego robi. A ci to? A ci tam? No. A u nas? Raz tak, raz siak. Bywa, że owak. Anioł gadali, że niby. Biały, owszem, ale... Żeby z piórkami, to nie.
Bywa czasem czeka na mnie pod wieczór, jak wychodzę z gospody. Odprowadzi, porozmawia grzecznie o tym, o tamtym. A ostatnio się bardzo podobny zrobił do Siwka Mazuchy i moją babę podgląda. A zaś cię anioł? Nie wiem, nie pytam. Fakt, że uczony bardzo, bo napić się ze mną odmawia grzecznie. Biały? I owszem, ale piórków żadnych nie ma. W sobotę przed przemienieniem pańskim do gospody Efrema sobie poszli, jak wypadło. No i zeszła gadka na korydor. Przez Polskę do morza. A byli tam też Gąszoryk i Rokicki. No i nasze się pytają, to co Polaki, korydora nie oddata? A Rokicki nie. I tak w kółko, aż młody wrobel podsiadł się do Gąszorka, no i się go pyta. A jak Polaki podejdą do Zielonki, to co zrobi ta? Pójdzie ta z nimi na nas? Na co Gąszorek? Ja tam ani Niemców, ani Polaków bił nie będę. Nie moja sprawa. A na co mu wróbel? A tyś kto niby? Berpluchter Pole? Na co Gąszorek? Jo Mazur. Ale tobie, Hitlerjuchu, mogę dać wyszę. Chcesz prezent? Wróbel i mu kułaka pod nos podtyka. A łapę to on ma. Wygoliznął to. Szkoda, ale. Na co podskoczył Żydek Efrem? Żydek Efrem podskoczył. Dość wypił, placi Żyd do doma poszli. Korydor, nie korydor. My tu wszystkie są wilde ostprojzen, co komu po nas. Gdzie kończy się kultura, tam spotkasz Mazura! Ruch prawdą! Taki to Żydek mądry. Ach, szajse! Polakom pić dać, to szkoda gadać. A i ten Henek, twój synalek, też ponoć do butelki sięga. Już od małego! To prowokacja tych parszywych gąszorków i ryżów. Polskie, świńskie prowokacje. Ja bym odnóg z tym zrobił chybko. Ja bym tym pazernym szajsem Polakiem folk zabawę urządził. Zamknął ich, ale na sali. I kazał Mazurom ich ryśtisiowi. Unde wszystkie my porządne Niemce na drogę powrotną ich kopniakiem. I ja z nadwarczą! Wynowa! I fertiś. Wiele dalej od meine Heimat Ostpreußen. Hej Hitla! Mamę! Was? Moje name? Bezina?
Mnie tu wszyscy znają. Na namę? Copek. Zawód. Świadek. To ty mi tu copek. No przecież sami mnie nieraz do sądu na świadka zatrudnialiście. Ja zgodny to i powiem, co było wcześniej ugadane mówić. I nie ucieknę jak ten, o, Henek od gąszorków. A grzechu to się nie boję, bo to zawsze mam pod kapotą żywego żabiora. To na niego grzech spada. No, żaba bogów wstrętna. A jak mnie żabior zdechnie, to se bierę przed sądem w usta kamienie i potem po świadkowaniu je wypluwam razem z tymi grzechami, co na nich osiadły. Kamienie Bogu niemiłe, bo z zimnych ludzi. I drugim pomogę, a i grosz zacny mam z tego policja, nieźle płaci. Cisza. Czy to prawda, że chcieliście wdowę Brygidy Chłupkę zaśpiewać na śmierć? I że codziennie o godzinie 6 wieczór staliście pod oknem tejże wdowy i wykonywaliście zalotną pieśń, w dodatku na baczność i na opak, czym doprowadziliście wdowę do załamania nerwowego? Nie, gdzieżby tam. Mogę na to przysiąc. W całkiem oświetlonym kościele. To co copek miało znaczyć, to całe przedstawienie cyrkowe, trwające rok cały, doprowadzające wdowę do załamania. A bo to wiecie, kopka to było... Ja dla ciebie, copek! Urząd jestem. Kajne kolegę. No, to wiecie, kopka, herr policmeister, to było tak. Jesienią przyszedł do naszej wsi kocielnik, to wiecie same. Wiem. No, ten cygan, co kotły i garnki naprawia. Wiem, do nerwy. No, i mnie się z nim tak zgadało, że mnie się wielce najrzała ta Brygidka, znaczy wdowa chłupkowa, tyle że nie wiem, jak ją podejść, znaczy nie wiem, jak jej okazać mą... No, co wart jako chłop. I on, ten cygan, tak do mnie poziewał. Śpiewa jej Arnoldzie co dzień do snu. Ja... A co copek kazał śpiewać cygan? Bo wiesz, moja to już dobrze nie gada nic parę lat. You know, no i jo. Gut copek, to co żeście śpiewali? A taką jedną piosnkę ze wojska, jak za fizylierów śpiewali. To tak szło. W Kronenburgu krowa rycy, dziewka w krzakach głośno krzycy, boją przypar dragon młody, raz do ćwice, raz do kłody. Halt! Człowieku, nie dziw, że chłupkowa słabuje. Wdowa twierdzi, że to gąszorkowa was na słowa w charakterze czarojty, żebyście urok śmiertelny przez zaśpiewanie na chłupkową rzucili. Ponoć przed starym mazuchem to i mąż z frau Brygidą rozpustę czynił. Prawda to? Toć brynda to i łgarstwo. Ja sam grzecznie odprosiłem starego gąszorka, ojca tego Henka, co na juczni taki rejwach zrobił, od dalszego widywania się z pogrążoną w żałobie chłupką. Zgadali mi się na 2 litra palonej na miodzie. Może i przepłaciły. Ale wszystko dla miłości. Że się coś zdarzy, to ja już dawno wiedziałam. A bo to tak. Po Wielkanocy wesele u Kokoski w sobotę, jak już księżyca ubywało. No kto słyszał? W dodatku młodą Kokoskę przyłapali, jak obłapiał ją jeden z tych muzykantów z Berklejdów, z Kenisberga, co to na klarnecie wygrywa. No, takie baty bracia Hildy mu sprawili. A znowu kluska, że tańczyć nie umiał, to zesrał się na złość, tak jak stał na środku sali. A Konopackie to w sadło robaki wlazły.
Błona choroby! Potem Copkowi zając do klumpa naczkał, to zaraz mu się dyszel we wozie złamał i koń poniósł. No wszystko na złe! Przed zielonymi świątkami to krowa chudkowej, jak ogon w piątek zadarła, tak na niedzielę opuściła nieszczęście gotowe. Do tego Copek śpiewał pod oknem chudkowej dzień w dzień. Starej ojce w krzyżach trachnęło, jak kury macała. Przez tydzień kota przykładała, aż pcheł dostała. Tfu, tfu, znak na suszę! Na zielone świątki to grad pustoszył. Puścili nową kolej na wąskim torze letnią porą. To banatom cielaki porodziły się z dwoma ogodami. A głupi jojko to skradł w gębie najświętszy sakrament i do ula głupi wsadził całe roje. Pszczół tam się zlatywały. Dalej to diobły widzieli kłobuki u gruzków i titkowa, jako psów czarnych bez głowy, z oczami czerwonymi ze szkła. A przy odczynaniu to wir powietrzny zrzucił dach dzwonnicy i dzwony zerwał. No, jak nic, diabeł na wesele jechał. A dziady proszebne tu na odpust nie przyszli, za to czeskie cygany, znaczy chałupę w jedną noc zbudowali na czarciej łące i swoją młodą czarojkę tam przywiedli. No, opowiadają, że ona to widząca i takie kilimy robi, co urok rzucają. A cygany to znikli rano, a z nimi trzy konie pruskie huzarów z koszar za folwarkiem i kura. I jeszcze stary mazuch, no, 100 lat z okładem, pomarł w zgorszeniu jesieniu na sianie stał, no, wdową Brygidą, a dzień wcześniej rozstrzelał z flinty wszystkie portrety Hitlera z plakatów na ścianach i płotach. Jeździł na swym siwku po wsi całej, goły, cały goły, jeździł, wrzeszczał, jo mazur! To wiem, komu w dupę wsadzić, a komu w dupę zasadzić. No, na marach to my to trumnę z nim na sztorc postawili, bo miejsca było mało, a tańce do samego pochówka były. Jak nigdy. No, no jo, to teraz ten na koniu znowu tam na górze w lesie pokazuje się w południe, macha siablo i znika nagle. A jedne to mówią, że to polski ułan i znak na wojnę, a drugie, że to stary mazuch za przeproszeniem z gołą dupą gania, macha się szablą i klepieniu po dupie. Zlejdzie, a mnie to też te kartofle w nocy budzą, a się mrają i śmieją się w piwnicy. Na złe! Mówię, na złe to wszystko. Na dożynki, zaraz po wykupnem, przemówił do nas wszystkich rządca folwarku, hrabia Titko. Przybyło państwo, pastor, urzędniki i my, folwarcznie. Proszę. Szanowni gospodarze, szanowni goście, damy, teren, dziękuję za ten wspaniały plon. Owoc pracy gospodarskich rąk przy wsparciu łaski Bożej. Cenię sobie nadzwyczaj ten wasz trud, wasze oddanie ziemi. Kłaniam się nisko. Przy tej okazji chciałem specjalnie podziękować panu Gąszorek. Za
za ofiarne ocalenie naszych zbiorów od niechybnego zniszczenia. Wszyscy pamiętamy ten pożar w gospodarstwie rodziny kolejarskiej. Ogień przeniósł się na budynki, a potem na łany dojrzewających zbóż. Pan Bąszorek pierwszy rzucił się do walki z żywiołem i bohatersko stawiał mu czoła, aż do przybycia naszej straży pożarnej z pompą parową Lloyda. Danke schön, pan Bąszorek. Danke, Albherfer. Szanowni gospodarze, pracownicy folwarku, wdzięczny jestem wam za wasz trud, za dobrą robotę, panu Bogu za chleb codzienny. No i oczywiście zacnemu Efremowi za smakowite i krzepkie piwo z jego gospody. I na koniec jeszcze, niemal codziennie widzimy nasze piękne dzieci i młodzież szkolną maszerujące z herr Adolfem Mezina na zajęcia gimnastyczne i obowiązkową musztę. Słyszę ich zawsze, gdy na wysokości polskiej szkoły intonują tę nową, a już tak bardzo popularną pieśń Denn heute hilft Deutschland und morgen die ganze Welt. Dziś do nas należą Niemcy, a jutro cały świat. Brawo! 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 Tak, brawo! Tak, mamy nowe Niemcy. Mamy nowego kanclerza, nawet artystę, ale mamy też dzisiaj nasze odwieczne święto, święto plonów. I tu, na tej ziemi i w tym czasie jesteśmy zawsze razem. Pamiętajmy. Co przyniesie następny dzień? Bóg jeden raczy wiedzieć. Znoszę toast za nas. Pozwolę sobie z duchem czasu. Heil! Cholera, jak ten typek się nazywa? Erpezina, jak on się nazywa? Kacyga! Dasz bur, przyjaciele! Dasz bur! Sobie spokój z tym Henkiem Gąszorkiem. Uciekł to uciekł. Może bał się burzy. Chowasz je? Tak, cioteczko, chowam. A Henek cię... Nie dziwi cię, że starsza kobieta, córka niezwyciężonego narodu niemieckiego, boi się burzy? Nie, cioteczko, bo Henek zawsze powtarza. Jestem pewna, że człowiek, który wymyślił zwrot niezwyciężony naród niemiecki, potwornie bał się burzy. Wiesz, kiedy miałam tyle lat, co ty, z moją najlepszą szkolną koleżanką, Janką, wierzyłyśmy, że w czas burzy przychodzą zimni, biali ludzie i wzniecają pożary, żeby się ogrzać. Janka była Polką, Mazurką. Urządzałyśmy sobie zawody, która z nas wymyśli więcej metalowych przedmiotów do schowania podczas burzy. Zrobiłyśmy całą listę przedmiotów, które mogą ściągać pioruny. Czego tam nie było. Nawet klamerki przybandowe. Chawtki, guziki w kamizelkach i płaszczach. Naparstki i igły.
klamry do włosów. No, nie mówiąc już o sztućcach, wiadrach i nocnikach, lichtarzach, klamrach, zawiasach. No i wyciążę do fajki dziadka Janki. A żelazko? Schowane? Żelazko? Tak, dziadeczko, schowane. Wyjechałam z naszej wsi i przyjechałam tu, do Lyb. Tu poznałam przystojnego kapitana z Dragonem Regiment. Twojego wujka. Kilka miesięcy temu dowiedziałam się, że dom Janki spłonął. Ktoś z Heimatschutz go podpalił. Policja przekonywała, że dom spłonął od uderzenia piorunem. Dziwne. Nikt oprócz tych niezwyciężonych obrońców ojczyzny tego dnia nie widział burzy. Janka była w środku. Jej mąż, kolejorz, powiózł właśnie niemieckie dzieci na kolonie do Sopotu. Wciąż wyobrażam sobie, że na swojej długiej liście przedmiotów ściągających pioruny Janka zapomniała umieścić gwoździe z parapetów okiennych. Po prostu zapomniała o nich. I po raz pierwszy przegrała ze mną. Kozioła. Nazwał go Barnaba, jak koza Robinson Crusoe. Und diese Barnaba odprowadzał go każdego dnia do samiutkiej szkoły. No ale Henek go odganiał, no bo kolegi mu dokuczali, że on polski gąsior z kozia dupa. Po ostatniej konfirmacji popłynęliśmy na naszą wyspę kanibali i pod zwalona olcha zakopaliśmy swój ostatni skarb. Henek znalazł kawał starej blachy z Bali, wyciął das Herz, serce, i napisał tak. Tu spoczywają pierwsi właściciele wyspy Hannibali. Kochany Robinson i jego piętaszek, Nella Linnendorf und Henek Gorszorek, zjedli się nawzajem i odbili czkawkę. Od ostatniej jucni nikt nie widział Barnaby. Po prawdzie piętaszek był kanibalem, ale chyba nie zdążył nikogo zjeść. Mnie wystarczy, że był on gniewny tubylec i nie lubił ludzi. Z wyjątkiem Robinsona, czyli mnie. A Robinson nie ma już nikogo oprócz piętaszka. Mamy siebie nawzajem i tak już zostanie. Fur i ma. Na zawsze. Chwała, chwała Bogu na wysokości. Chwała, a na ziemi pokój ludziom do. Przecież wszyscy wiedzą, jak było. Cygany go porwali. Jak raz Henek konia oporządzał. Jak cygany zobaczyli, co na tym koniu wyprawia, to dawaj do ojca, żeby go dał do ich niego cyrku. A,
Stary gąszczorek to nawet nie chciał z nimi gadać i powiedział, żeby sobie poszli. To na odchodne te cygany powiedzieli mu coś takiego, że i tak nie zmieni, co komu pisane i że jeszcze tu wrócą. No przecie Henek sam nie zniknął. Żaden cud. Polaki też nic do tego nie mają. On już zadyra go na cygańskim cyrku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Wziąłeś nas za swe syny, byśmy tu jako bracia byli. Sercem i usty Tobie przysięgali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Wziąłeś nas za swe syny, byśmy tu jako bracia byli. Sercem i usty Tobie przysięgali. Zaszedłeś wiedźmy zobaczyć? Zaraz zamienię cię w padalca. Nie boję się takich żabich skrzeków. Jaka czarojka myślałby. Nie boisz się, niedowiarku? Ale się przeżegnałeś, zanim wlazłeś. Mam przedzwonić i to się przeżegnałem. Skąd pochodzisz? Zewsząd. Stąd. Czy to ważne? Coś taki ciekaw. Nic. Mówią, żeś cyganka. Z Czeski. A jeśli to i co? Źle wam Czescy grają na odpustach? Albo krzywdę jaką robią? Krzywdy to nie. Ale zginąć to zawsze po nich coś zginie. Kura, koń. Syn. Ludzie tak mówią. Wiesz, ludzie mówią różne rzeczy. Lepiej niech Rogalowa męża zapyta, gdzie kurę przepił. Albo tego huzerskiego lejtnanta z Koszar zapytajcie, w którym z burdeli w Peszcie konie w karty przegrał. A może i o was mówią co ciekawego? Nas to najchętniej by stąd wygnali, do Polaków albo gdzieś, byle dalej od Rajchu. Ciszy bezpieczniej. Dom cyganów w drodze, ale chciałam wrócić. Tu się urodziłam, oni znaleźli mnie w lesie. Czeska z Mazur. Nie wiem, po co ci to mówię. Wciąż Henkowi powtarzam, że trzeba wrastać w tę ziemię. On pyta, po co wrastać w te bagna? Jak to po co? Ty wiesz. Nie wiem. Ale czuję, że wszystko mnie tu zna i ja znam tu wszystko. Tak jest lepiej. Lepiej? Jak długo? Mogę cię jeszcze o coś spytać? Jaki galanty gąsior. Pytaj. Ty naprawdę widzisz przyszłość i takie tam? Chodzi ci o to, że niektóre gąsiory chcą odfrunąć, jak anioły pod samiutkie niebo, na wyspę za 9 kręgami wód. Ty wiesz, gdzie jest Henek? Gdzie on jest? No mów! Gdzie jest Henek? Zarokuj, syn,
na Świętomłódzkie to było. Wyszłam, bo pies szczekał i żywina niespokojna w obejściu była. Podchodzę bliżej i aż się zlękłam. Na niebie luna taka czerwona, jasno jak dzień, bo śnieg jeszcze odbija, a najbardziej kobiety kościelnej. Myślę, nic tylko kościół się pali, albo wojna jej przepowiadają. Przeżegnałam się i poszłam bliżej do tego świecenia. Podchodzę, patrzę, a w obejściu pastora Skowronka wielki ogień się pali, ale taki na czterech chłopa. Przy nim obcy ludzie, czarne anzugi, co i raz w ogień rzucają to księgi, to jakieś widoki, to ślubne figury, jak te od katolików. Widzę, ciskają w ten ogień jakieś ubranie, a tamten szalik paskowany starego Efrema, żida z naszej gospody, co się paliła, i jego kożuch. To i też takie kilimy z jeleniami, co u niego w domu byli. A jeden z obcych, wielki chłop, stoi na pniu i takim toporem, jak świnie biją, wymachuje do tamtych i krzyczy coś do nich po niemiecku. A tamci mu odpowiadają po naszemu, znaczy po mazursku. Ja nie słyszałam dokładnie co to, ale jakby słowa na podobę jutrznianych. Z tego strachu nie zauważyłam, żem już nie sama, tylko inne wsiowe się zeszli. Uciekłam, bo się bałam, że i mnie ktoś w ten ogień buchnie. Areno, po obrządku poszłam do kościoła. A tu po wsi cicho ludzie się doma chowają. Żonę pastora zobaczyłam tylko, ale ona jak pijana mnie jakby nie poznała. Dymem jeszcze zalatywała i śpiewała z juczni takie: już noc schodzi, chrystianie, kto wie, czy za rok ujrzę takie zgromadzenie. Aż strach o tym wspominać. Gonszorek też to widział. Stał tam ze śkulnikiem Riszem. Bo my z rozkwitu zrodzeni i ja tu się wyrzekam. Widziałam. W tym wieku ogólna wojna przebędzie po całym świecie. Zniszczenie i spustoszenie trafi cały kraj. Mazury, Prusy i Polskę zgodzą, a liści w płaczu i krzywdzie ofiarnej. Po tej wojnie na podobę pupki każdy się inaczej stroi i każdy religii inaczej sprawować będzie lub od niej odstępuje. Syn ojca, a córka matki nie uszanuje, a ziemia za nic im będzie. Idzie święta matuchniczka Boża, bezcisowy lasek, spotyka samego Pana Jezusa. Dokąd idziesz, matko moja? Idę do chrześcijana. Zimne ludzie, białe ludzie, odstąpcie od nas. Wysyłam ja was pod korzenie kamienne, na puste lasy i pola, abyście szkodliwymi na mnie byli. Bo my z rozkwitu zrodzeni i jadu się wyrzekamy. Niech słońce spali, a wiatr przewieje obok czarny. Skąd on się taki nadal? Nie wiem. Śmiał się, że on czeski najda, szmajny od cyganów. Bo i przez tę cygankę Sonię, no tę widzącą, to ja go potem odnalazła. Ona widziała. Po mazursku też mnie nauczył, bo Janemka. Płakali na jutrze, kiedy Nela Nendorf głosiła swoją sierocą orację. Jej rodzice wpadli pod lód na jeziorze. Wracali z krótem z balu dobroczynnego, z datkami dla niemieckich sierot. Nela prosiła o pocieszenie, a zbór przekonywał ją do ufności w narodzonego. O tym, co to wtedy było, to Henek też fajną gadkę miał. Że to niby mnie w komorze zamykał, żebym w pole do kartofli nie szła, bo kobietom gwałt robili te czarne stupiogłówko. I on wszech tak manił, że jak przyszli te smany Mazurów brać, to on ich wszystkich siekierą posprawiał i one uciekli. Że to niby krzyczał: jo Mazur, to się bój ta Nemce, strychy barhate. Tak mówił. A po prawdzie tak było.
Jeden synek z Kowronka, taki Otto, nasze pater się znali z gromady. To on z wieczora przybiegł i mówi: Nela, esmany jutro biorą Mazurów na Arbajt do Rajchu i wydesz na transport zapisany. No to wśród nocy całą wsią my do lasu uciekli. No a ten mój się córek wrócił, bo w fajfkę zabacił i tabackę i poszedł do domu. A oni tam byli i szukali nas i czegoś do zjedzenia. Umiarkowali się, że on coś mani, to go wzięli. Takie mu baty dali, tyle ucierpią mi zrota. Dość, że wszystko im powiedział, gdzie wsią w lesie skryte. No i nas połapali, jednych zrazu zabili, innych to powierzyli nas też do kopalni w Solferajno do Kasyni. Piętaszek nie mógł teraz pomóc swojemu ukochanemu Robinsonowi. Był aniołem Christianem, w dodatku już nieobecnym. Świtało, jak wychodzili z kościoła. Zbawiciel się narodził, zimni ludzie podpalali Mazury, anioł znów upadł. Ja musiałem zniknąć. Ja go wtedy jeszcze lepszy umiłowała, za to, że on z mamą powiedział, gdzie my się ukryli i że żywy siostrą. Bo my z rozkwitu zrodzeni ciemności się wyrzekamy. Amen.